czym jest squash? Squash to jest przede wszystkim duży wysiłek, duży poziom rywalizacji i chęć skopania komuś tyłka, tak jak w piłce nożnej. Bardzo podobna sprawa. Turniej jak turniej, ja już myślę o Legii i humor będzie dobry, jak dobrze zagramy z Legią, a tutaj jest bardziej rozrywka, no bardziej skłonny byłem tu uczestniczyć, między innymi no, znajomi chcieli, żebym tu był i pomógł w propagowaniu tej dyscypliny. Jest to bardzo fajna dyscyplina, bo sam miałem okazję kilka razy być na korcie i uczestniczyć w zajęciach, nie tylko ja, bo tak samo inni członkowie sztabu szkoleniowego też spróbowali. Na obozach byliśmy tak samo, gdzie w squasha od czasu do czasu pograliśmy i na pewno to jest fajna sprawa. No i dzisiaj spróbuję zagrać z mistrzem Polski, zobaczymy ile nas dzieli. Szanowni Państwo, rozpoczynamy mecz Łukasz Stachowski kontra Leszek Ojrzyński. Moi kochani, a przed nami Łukasz Stachowski, numer jeden, proszę Państwa, w rankingu Polskiej Federacji Squasha. Wielkie brawa jak najbardziej. Wszyscy teraz wyciągamy rączki. Brawa, brawa, brawa. Leszek Ojrzyński, wielkie brawa dla niego, moi drodzy. Brawa, 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 można piszczeć jak najbardziej. Proszę Państwa, Leszek walczy, brawa. 7-10. Dobrze, bardzo dziękujemy. Wielkie brawa. 11-7. Mecz wygrywa Łukasz Stachowski. Ciężki mecz, naprawdę ciężki mecz, nie spodziewałem się takiego przeciwnika, ale fajnie, a fajnie udało mi się wygrać. Trener wasz, gra bardzo fajny squash, na pewno ciężko, bo mu się przyzwyczaić do gry na szklanym korcie, ale myślę, że dał super radę. Bardzo słabe wrażenia, nie lubię przegrywać, a tu niestety z Kretesem przegrałem, ale na lekkie wytłumaczenie jest to, że to pierwsza rakieta w Polsce. W niedzielę przyjeżdża pierwsza drużyna futbolowa Polski i obyśmy lepiej wyglądali jak ja dzisiaj.